Cześć, dzisiaj ten piękny kawałeczek schabu ugotujemy na wędlinkę na kanapki. Marynata, 2 łyżki majonezu. Do tego dodajemy 2 łyżeczki musztardy francuskiej. Następnie dodajemy paprykę słodką. Czosnek świeży, obrany, pokrojony na małe kawałki. Sól i cukier. Pieprz czarny młotkowany i pięknie pachnący majeranek. Całość zalewamy letnią wodą i teraz mieszamy, aby te składniki nam się wszystkie połączyły, sól, cukier rozpuściły, żeby powstała idealna marynata do naszego mięsa. Schab jest malutki, więc postanowiłem ugotować go tylko raz przez 7 minut od momentu zagotowania. Co ty na to? Będzie dobry taki schab, czy nie? Do naszej marynaty wkładam schab i teraz zalewam nie za dużo, tak żeby nie stracić smaku. Odstawiam na palnik i gotuję przez 7 minut od momentu zagotowania i zostawiam do ostudzenia przez całą noc. Dorzucam jeszcze 2 listki laurowe przed zagotowaniem, gdyż zapomniałem dodać na początku. Kruszę je, aby uwolniły swoje aromaty. Minęło 7 minut, wyłączam schab i widzimy się jutro. Noc jak zawsze szybko mija i mamy już kolejny dzień. Piękny schabik, malutki, pachnący, aromatycznie. Zaraz zobaczymy, jak w środku wygląda. Tak się kroi. Nóż mógłby być ostrzejszy oczywiście. Jest mięciutki w środku. Co najważniejsze, nie jest surowy. Oczywiście większe kawałki schabu gotujemy 2 razy 7 lub 10 minut. Co do takiego schabu, sos majonezowy, musztardowy, miodowy, kto co lubi. Do tego jajko gotowane, groszek i na stół wielkanocny do zajadania, do smakowania, do raczenia się tym dobrym smakiem, jak najbardziej polecam. I jak? Przygotujesz taki schabik na Wielkanoc? Dziękuję i pozdrawiam. Cześć!